Snieżana Zowko. Tutaj w Medzugorju Bóg przemienia serca. Lubię obserwować pielgrzymów w Medzugorju i widzieć radość na ich twarzach. Szczególnie podobają mi się i ciekawią mnie ci, którzy decydują się tutaj zostać, by pomagać naszym zakonnikom, a także na wiele sposobów, także nam, parafianom. Przez wszystkie te lata było wielu księży z różnych krajów którzy w naszej parafii zostawali na kilka miesięcy, a nawet lat. Stopili się z nami, stali się częścią naszej wspólnoty. Jednym z nich jest ojciec Leon Pereira, ksiądz którego codziennie spotykamy w kościele. Do Medjugorja po raz pierwszy przyjechał w 1991 roku jako dwudziestolatek i od tamtej pory do dzisiaj Medjugorje stanowi dla niego punkt odniesienia. Z uwagi na to, że rozmowy i spotkania z tym kochanym człowiekiem zawsze są ciekawe i przydatne, pomyślałam, że byłoby dobrze, żebyście także wy, drodzy czytelnicy Głosu Pokoju, dzięki temu wywiadowi lepiej go poznali. Ojcze Leonie, proszę przedstawić się naszym czytelnikom. Nazywam się ojciec Leon Pereira, jestem Dominikaninem i pochodzę z Anglii. Z Franciszkanami w Medugoriu mieszkam i pracuję już dwa lata. Opiekuję się anglojęzycznymi pielgrzymami. Otrzymałem zgodę od mojego prowincjała, że mogę zostać w Međugorzu tak długo, jak długo będę tutaj potrzebny i Međugorscy franciszkanie będą tego chcieli. Czy jest czymś nietypowym, że dominikanin mieszka z franciszkanami? Właściwie to nie. Te dwa zakony w historii zawsze współpracowały i były ściśle powiązane. Lubię żartować, że wspólne życie jest dla mnie trudne jedynie z jezuitami. Skąd ojciec pochodzi? Urodziłem się i dorastałem w Singapurze, do którego w latach 30. ubiegłego wieku z Indii w poszukiwaniu pracy przyjechali moi dziadkowie. Moi rodzice urodzili się w Singapurze, który jest pod silnymi wpływami Chin. Z uwagi na to, że jest tam 85% Chińczyków, także nasza kultura jest głównie chińska. Ja także z racji mojej mentalności czuję się jakoś bardziej Chińczykiem niż mieszkańcem Indii. Po ukończeniu szkoły średniej i dwuipółletniej służby wojskowej, kontynuowałem edukację w Anglii i tam zostałem. Co ojciec studiował? Ukończyłem medycynę, pracowałem przez pewien czas jako lekarz w wielkim szpitalu w Lidz, najpierw na Sorze, a po zrobieniu specjalizacji na oddziale pulmonologii. Kiedy po raz pierwszy usłyszał ojciec o Medzugoriu. Po raz pierwszy usłyszałem o Medjugorju jeszcze jako chłopiec w 1983 roku a po raz pierwszy przyjechałem tutaj w 1991 roku. Muszę podkreślić, że dla nas katolików w Singapurze Medjugorje jest bardzo ważne. Od 1985 roku do dzisiaj wielka liczba wiernych z Singapuru pielgrzymowała do Medjugorja. Większość z nich po powrocie do swoich domów zaczęła odmawiać różaniec, chodzić na adoracje, a także pościć w środy i piątki. Nasz arcybiskup często mówi – Medjugorje przemieniło naszą diecezję. Skąd u Ojca powołanie kapłańskie? Zawdzięczam je właśnie Medjugorju, w którym zostało zasiane ziarno powołania. To uczucie nie opuszczało mnie w czasie odbywania służby wojskowej, ani później w czasie studiów medycznych. I choć po studiach dostałem dobrą pracę w zawodzie, wiedziałem, że to nie jest to, czym chciałbym się w życiu zajmować. Czas mijał, a we mnie dojrzewała decyzja do tego, żeby zostać księdzem. Musiałem zdecydować się, do jakiego zakonu chcę wstąpić. Wiedziałem tylko trochę o księżach diecezjalnych, lecz ciągnęło mnie do zakonu. Na studiach często spotykałem członków różnych zakonów, lecz kiedy spotkałem i lepiej poznałem, zdecydowałem, że to jest wspólnota, do której pragnę należeć. Jak przebiegała droga do kapłaństwa? Rozpocząłem nowicjat w 1998 roku w Edynburgu, stolicy Szkocji. Później studiowałem nauki dominikańskie na Oksfordzie. Po święceniach kapłańskich w 2004 roku pojechałem na dwa lata studiów do Rzymu, gdzie na papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu, Angelicum, uzyskałem dyplom z teologii moralnej. Po powrocie ze studiów pełniłem posługę uniwersyteckiego kapelana, przeora i proboszcza w Leicester. W czasie, gdy mieszkałem w Leicester, wykładałem teologię moralną w diecezjalnym seminarium w Birmingham, i teologię dogmatyczną na Oksfordzie. Przez kilka lat byłem także redaktorem portalu TorchOPORG, oficjalnej strony naszej dominikańskiej wspólnoty. Po służbie w Leicester zostałem przeniesiony do Londynu. Był ojciec bardzo aktywny i wiele zrealizował. Nie uważam, że wiele uczyniłem w życiu, ani nie jestem przekonany co do tego, że ludzkie życie mierzy się liczbą dokonanych dzieł. Proszę sobie przypomnieć jak wezwanie Hosanna szybko zmieniło się w ukrzyżujcie go. Ludzkie pochwały nic dla mnie nie znaczą. Trzymam się słów świętego Jana od krzyża. Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości. Mówiąc te słowa brzmi ojciec jak poeta. Poezja jest bardzo ważna. Poezja, muzyka i teologia są największymi ludzkimi osiągnięciami. Jeden z założycieli Stanów Zjednoczonych Ameryki John Adams powiedział, że musiał być żołnierzem i farmerem, aby jego syn mógł być sprzedawcą, nauczycielem albo doktorem, i aby w końcu jego wnuk mógł stać się artystą albo poetą. To jest ostateczne osiągnięcie naszej cywilizacji. Bycie doktorem nie jest jakąś wielką rzeczą, uwierzcie mi, dobrze o tym wiem, ale bycie dzieckiem Bożym i poetą to są wielkie rzeczy. Teraz jest ojciec w Medzugorju. Czy to jest krok do przodu, czy do tyłu? Przybywanie tutaj w Medjugorju to dla mnie spełnienie wszystkich moich potrzeb. Czuję, że całe moje życiowe podróżowanie było tylko przygotowaniem do Medjugorja. Po pierwsze, tutaj jestem w domu, ponieważ tutaj jestem z moją niebieską matką. Ona jest tą, która mnie kieruje i prowadzi przez życie. Pod jej płaszczem czuję się najlepiej i najpewniej. Po drugie, muszę się modlić, a tutaj mogę to robić. Tutaj w Medjugorju Bóg przemienia serca. Czy i na ile Medjugorje zmieniło się od czasu, kiedy ojciec był tu po raz pierwszy? Matka Boża już na początku objawień powiedziała, że przyszła tu, ponieważ tutaj wielu ludzi wierzy. Pamiętam babcie z chustkami na głowach i różańcami w ręku, jak prowadziły całe rodziny do kościoła na modlitwę. To są moje wspomnienia ówczesnego Medjugorja. Znowu tego potrzebujemy. Nie musimy się ubierać jak nasze babcie, ale potrzebujemy tego samego ducha modlitwy tych, którzy w ciężkich czasach głosili Medjugorje, byśmy nie stali się cyniczni i depresyjni. Jak ojciec widzi Medjugorje w czasach, które nas czekają? Ojciec Slawko Barbaric często mówił, pod koniec wielu tych, którzy śledzili Medjugorje, zwątpi i przestanie wierzyć w medjugorskie wydarzenia. Wierzę, że oczyszczenie znowu przyjdzie, a my ponownie odkryjemy to, co naprawdę jest ważne i co jest potrzebne. Nawrócenia, niczym te z początku objawień, ponownie się wydarzą, a potem nastąpi wielka radość. Innymi słowy, widzę przyszłość Medjugorja radośniejszą niż przedstawiała się jego przeszłość. Ironia polega na tym, że powinno być nam żal tych bogatych, posiadających materialne rzeczy, ponieważ oni mają najmniej. Jest w nich zbyt mało pokoju i szczęścia. Drzewo figowe wprawdzie nie rozwija pąków, nie dają plonu winnice, zawiódł owoc oliwek, a pola nie dają żywności, choć trzody owiec znikają z owczarni i nie ma wołów w zagrodach. Ja, mimo to, w Panu będę się radować, weselić się będę w Bogu, moim Zbawicielu. Księga Habakuka, rozdział trzeci, wersety od 17 do 18. Te słowa wybrałem na swoje święcenia, ponieważ wiele dla mnie znaczą. One są dla mnie słowami nadziei i wiary. Co ojciec przekazałby młodzieży? Często słyszymy, że młodzież to przyszłość kościoła. Nie. Wy, młodzi, nie jesteście przyszłością. Wy jesteście teraźniejszością. Świat, w którym żyjecie, pragnie was zastraszyć, narzucając wam przekonanie, że wiara to kaftan szaleńca, że wiara nie pozwala wam wyrazić siebie. Jest jednak przeciwnie. Radujcie się i głośno głoście wiarę. Wiara daje wam wolność bycia prawdziwie tymi, kim jesteście. Bądźcie odważni i nie bójcie się. Realizujcie swoje marzenia, szukajcie jego pomocy, nie bądźcie zaślepieni przemijającymi rzeczami tego świata. Zapamiętajcie: nie ma nic nowego pod słońcem, jedynie nowy jest On, który od słońca pochodzi, tylko Bóg i Jego łaska tworzą nowe. Jakieś przesłanie na koniec? U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział dziewiętnasty, werset 26. W fałście Goethego szatan przedstawia się słowami Ja jestem duchem, który wciąż zaprzecza. Mój nieprzyjaciel na zawsze będzie moim nieprzyjacielem. Moja droga jest silna i niewzruszona niczym góra. Lecz Jezus jest Bożym tak, dla nas, gdzie szatan mówi nie, tak nie może być. Bóg, kiedy Go wezwiemy, przyjdzie i powie tak. On mówi tak dla naszych nadziei, tak, dla życia, tak dla wybaczenia, tak dla nawrócenia, tak dla zmiany mojego wroga w brata. I dzięki Bogu za to.